Kasia Puchatka i mysz Geniusz. Serdecznie na wieczorze z bajkami. Jak patrzę na was, to widzę, że bardzo dużo osób się bardzo fajnie przebrało. Każdy widać, że lubi, ma swoją ulubioną bajkę. Z tego, co widać po przebraniach. Oczywiście nasze pluszaki. Nasze pluszaki będą cały czas z nami, także będzie można, tak jak pani dyrektor wspomniała, zrobić sobie zdjęcia, ale także do nich tam się przytulić. Prawda? Każdy z nas lubi pluszaki, nawet i ci starsi. Kto lubi z was pluszaki? Będziecie oczywiście mogli sobie z nimi robić zdjęcia, oni będą cały czas nigdzie z nami nie uciekną. No i słuchajcie, jak to bywa na wieczorze z bajkami? Czy lubicie, jak ktoś się czyta bajki? Pewien stary król wezwał do siebie trzech synów i rzekł: najwyższy czas, abyście znaleźli sobie żony. Który wybierze najlepszą, ten zostanie królem. Królewicze stanęli na wysokiej wieży i strzelili z łuków, każdy w inną stronę świata. Musicie skupiać, prawda, uwagę na obrazku, tak? Tutaj nam pani pomaga, żebyście mieli trochę łatwiej, ale jak sami oglądaliśmy kiedyś, czy nasi rodzice, no to musieli sobie i czytać, i od razu i oglądać. Strzała najstarszego królewicza utkwiła w oknie pałacu miejskiego, gdzie napotkał piękną senatorównę, którą wziął za żonę. Strzała średniego królewicza utkwiła w bramie dworku wiejskiego i pojął za żonę piękną wieśniaczkę. Strzała najmłodszego królewicza dotarła do bagna, gdzie na liściu siedziała mała, zielona żabka. Żabka poprosiła królewicza, żeby zabrał ją ze sobą, i królewicz to uczynił. Stary król wezwał do siebie synów po raz drugi i rzekł: niech każda synowa utka dla mnie dywan. Zmartwiony królewicz poszedł do swojej żabki i przekazał jej życzenie króla. Żabka, tak jak inne żony królewiczów, utkała nocą piękny dywan. Spośród trzech prac król wybrał dywan na najmłodszej synowej. Następnie król rozkazał, żeby wszystkie synowe upiekły po pierogu. Za najsmaczniejszy uznał król pierog najmłodszej synowej. Po dwóch próbach król zaprosił na ucztę wszystkich synów wraz z żonami. Zmartwiony najmłodszy syn przekazał to żabce. Dwaj starsi synowie przyszli na bal z pięknymi, młodymi żonami. Natomiast najmłodszy poszedł sam. W trakcie biesiady otworzyły się drzwi i weszła do sali najmłodsza, najpiękniejsza, odmieniona synowa. Królewicz za namową ojca spalił potajemnie skórę żabki. Najmłodsza synowa, wróciwszy z balu, nie zyskała swojej skóry. Zapłakała i wyleciała oknem, przemieniona w dziką kaczkę. Zatroskany królewicz ruszył na poszukiwanie swojej ukochanej.
Po długich poszukiwaniach znalazł ją w chacie baby Jędzy, przemienioną czarodziejskimi mocami w ptaka. Miłość królewicza przezwyciężyła złe zaklęcie. Młody król z piękną żoną panował po śmierci swego ojca długo i szczęśliwie.